Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Rząd został zaatakowany przez zorganizowaną grupę przestępczą. Tak szef MSZ Radosław Sikorski broni się przed zarzutami w związku z jego wypowiedzią na temat stosunków polsko-amerykańskich. Szczegóły ujawnił tygodnik Wprost. Premier nie ma zamiaru dymisjonować skompromitowanych polityków. Rozmowa Sikorski-Rostowski jest porażająca i zapewne nie pozostanie bez znaczenia w naszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Kolejna dawka nagrań to przede wszystkim rozmowa szefa MSZ Radosława Sikorskiego z byłym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Politycy w trakcie dwugodzinnej rozmowy poruszają wiele wątków. Jest i ten dotyczący polityki zagranicznej. Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic nie warty, jest wręcz szkodliwy, bo stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dziś minister Sikorski gości w Luksemburgu na unijnym szczycie szefów dyplomacji. Rząd został zaatakowany przez zorganizowaną grupę przestępczą. Jeszcze nie wiemy, kto za nią stoi, nie jesteśmy pewni jeszcze, ale jest to badane i mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości ustali personalia członków grupy i przede wszystkim ich mocodawców. Takie tłumaczenie jest śmieszne, ocenia Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydujcie się w końcu, kelnerzy, Rosjanie czy przestępcy. Jedno jest pewne, nie będzie dymisji żadnego ze skompromitowanych ministrów. Nie będę wyciągał konsekwencji wobec polityków, których grzechem jest niecenzuralna wypowiedź w czasie poufnej rozmowy. Jednak ta poufna rozmowa jest szeroko komentowana. Moim zdaniem trzeba być osłem z uszami sięgającymi niebios, żeby tak mówić o sojuszu z Amerykanami. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stefan Mull do całej sytuacji odniósł się na portalu społecznościowym. Nie zamierzam komentować rzekomej treści prywatnych rozmów. Co do naszego sojuszu, myślę, że jest silny. Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że słowa Radosława Sikorskiego nie będą miały wpływu na relacje polsko-amerykańskie. Nie mają większego znaczenia w relacjach międzypaństwowych wypowiedzi prywatne czy nieoficjalne. Decydujące znaczenie zawsze ma oficjalna linia państwa polskiego. Nieoficjalne słowa szefa polskiego MSZ odbiły się jednak szerokim echem nie tylko w Europie, ale szczególnie za oceanem. Amerykanie, już nie tylko dziennikarze, ale też politycy, dyplomaci amerykańscy nie mogą wyjść ze zdumienia, że mógł minister spraw zagranicznych, oficjalny przedstawiciel państwa wobec świata z kraju sojuszniczego coś takiego powiedzieć. Amerykanista dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas ocenia, że sojusz z Ameryką mimo swoich słabości jest jedyną rzeczywistą gwarancją naszego bezpieczeństwa. Nieroztropne w rozmowie Sikorski-Rostowski były również wstawki o zabarwieniu rasistowskim, na które Amerykanie są szczególnie wyczuleni. Problem w Polsce jest, że mamy bardzo płytką dumę i niską samoocenę. Taki sentymentalizm. Taka murzyńskość. Czy w tej sytuacji Sikorski może jeszcze skutecznie reprezentować polską dyplomację? Dariusz Sopków, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, nie wróży mu kariery politycznej, na jaką miał zakusy. Nikt pana Radosława Sikorskiego dzisiaj nie dopuści do elitarnego klubu komisarzy Unii Europejskiej. Także pogrzebał on niewątpliwie swoje szanse tutaj na odnalezienie się wśród osób, które decydują o kształcie Unii Europejskiej. Szans na tekę ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej nigdy nie miał, chociaż o tym wielokrotnie mówił. Szans na sekretarza generalnego NATO nigdy nie miał, chociaż wielokrotnie wyrażał nadzieję, że będzie tym sekretarzem generalnym NATO. Także widać ewidentnie tutaj rozdźwięk oczekiwań i rozbuchanego ego. Zdaniem Sikorskiego bliskie stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi prowokują konflikt z Niemcami i Rosją. Można odnieść wrażenie, że uniknięcie tego jest dla obecnego szefa dyplomacji priorytetem, nawet kosztem interesu własnego kraju. Kolejny dzień afery podsłuchowej i dalsze okopywanie się rządu na stanowisku. Afery nie ma, jest problem niecenzuralnego języka polityków w rozmowach prywatnych, w dodatku nagranych nielegalnie. Międzyrządowe konsultacje polsko-hiszpańskie, choć dawno zaplanowane, teraz zyskały dodatkowy wymiar. Donald Tusk mógł skorzystać z rad premiera Mariano Rajoya,
który z sukcesem przeprowadził hiszpański rząd przez aferę korupcyjną rok temu. Donald Tusk do treści kompromitujących nagrań z udziałem m.in. swoich ministrów nie chce się odnosić. Priorytetem jest wykrycie sprawców nagrań. To, co dzieje się na wschód od polskich granic, jak to, co będzie się działo w najbliższych dniach w Brukseli, pokazuje wyraźnie, że pozycja Polski, silna pozycja Polski miałaby znaczenie zarówno w rozstrzygnięciach dotyczących Ukrainy, jak i w rozstrzygnięciach dotyczących nowej architektury politycznej w Europie. Rozmowy zostały nielegalnie podsłuchane i upublicznione, dlatego żadnych dymisji nie będzie, zapowiada premier. Osoby, które w sposób przestępczy organizują podsłuchy, nie będą dyktowały polskiemu rządowi postępowanie także jeśli chodzi o dymisję czy mianowanie nowych ministrów. I nie wchodzi w rachubę działanie pod dyktando nikogo, kto ze złą wolą albo przez naiwność, albo chęć zysku, albo chęć politycznego interesu chciałby de facto współpracować z przestępcami, którzy zorganizowali te podsłuchy. Do gry włączył się dziś prezydent. Przyznaje, jest zagrożenie realną destabilizacją państwa, ale ustalić trzeba przede wszystkim kto i dlaczego nagrywał. Chcę też się dowiedzieć, jaka jest kondycja koalicji. Dlatego podjąłem działania zmierzające do wyjaśnienia, czy nadal istnieje wola trwania obecnej koalicji większościowej i jej zdolność brania odpowiedzialności za państwo. W tym celu Bronisław Komorowski spotkał się dziś z obu koalicjantami. Najpierw z szefem rządu i Platformy Obywatelskiej, a po południu z liderem PSL, wicepremierem Januszem Piechocińskim. Ludowcy mówią, sprawa podsłuchów powinna być wyjaśniona do końca wakacji. Jeśli nie, możliwa jest zmiana rządu. Jest jednak warunek. PiS powinno najpierw przeprosić Polskie Stronnictwo Ludowe za oszczerczą kampanię. Opozycja usiłuje zwierać szeregi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada, że jego ugrupowanie zgłosi wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, nawet jeśli nie uda się uzgodnić wspólnego kandydata na premiera. Solidarna Polska poprze ten wniosek. Ja mam nadzieję, że wypracujemy jakiś model do rozmowy z całą opozycją, taki, który pozwoliłby na odsunięcie Donalda Tuska i tej ekipy od władzy, ustanowienie takiego kandydata na premiera, który jak najszybciej zrobiłby raport o stanie państwa. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu poprze też Polska Razem Jarosława Gowina. Ten rząd jest już całkowicie niezdolny do tego, żeby sterować państwem. Autorytet poszczególnych ministrów, autorytet samego premiera nie pozwalają im ani uczestniczyć z powodzeniem w negocjacjach, chociażby na forum unijnym, ani tym bardziej w sposób przekonujący pokazywać obywatelom, że nie żyjemy w Republice Bananowej. Z zaproszenia na rozmowy nie skorzystał Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL. Ci, którzy wniosku o wotum nieufności nie poprą, będą brali na siebie odpowiedzialność za ten rząd, stwierdził Jarosław Kaczyński. Poza różnego rodzaju kompromitującymi faktami, które można ustalić dzięki tym taśmom, dzięki temu wszystkiemu, co zostało ostatnio przedstawione opinii publicznej, mamy także i coś, co można określić w sposób może brutalny, ale oddający istotę rzeczy. Język, którym ci panowie się posługują, to jest język lumperproletariatu. Polską dzisiaj rządzi grupa lumperproletariacka i to jest naprawdę tragedia, to jest spełnienie marzeń wszystkich wrogów Polski. Jutro przed kancelarią premiera o godzinie 16 manifestować będą młodzi ludzie. Podobna demonstracja przejdzie ulicami Krakowa spod Krzyża Katyńskiego przed Urząd Wojewódzki. Początek o godzinie 19. W ostatnich dniach we wszystkich miastach wojewódzkich pod hasłem ustąpienia rządu Donalda Tuska demonstrowała Młodzież Narodowa. Polityka rządu oraz zarządów spółek kolejowych prowadzi do likwidacji miejsc pracy w PKP, mówią kolejarze i protestują przed Ministerstwem Infrastruktury. Zmiany organizacyjne na kolei mogą doprowadzić do utraty pracy kilka tysięcy osób. Na polskich kolejach państwowych szykuje się rewolucja w zarządzaniu. Kolejna niepokoi to kolejarzy. Nie wiemy, co nas czeka, co właśnie góra sobie
wymyśli, jak to wszystko będzie wyglądało. Władze PKP wprowadzają tak zwaną pionizację. W ramach poszczególnych spółek zarządzanie będzie centralne. Kolej zawsze była zarządzana terenowo, że tak powiem. Były zakłady pracy i dyrektorzy na zakładach rządzili w terenie. W tej chwili się wprowadza system bankowy. To dla Henryka Grymela, przewodniczącego sekcji krajowej kolejarzy NSZZ Solidarność i innych związkowców, oznacza jedno. Tysiące miejsc pracy stracimy w terenie, a w Warszawie kolesie z układu polityczno-towarzyskiego dostaną dobrze płatne stanowiska dyrektorskie. Dlatego kolejarze protestują. Dziś zorganizowali pikietę ostrzegawczą przed Ministerstwem Infrastruktury. Domagają się m.in. wstrzymania zmian organizacyjnych, tworzenia nowych spółek, ograniczenia wydatków na usługi doradcze. Kolejarze mają coraz mniej zaufania do władz PKP i Ministerstwa Infrastruktury. Nic dziwnego, trudno mieć zaufanie do menedżerów, którzy wydają 1 200 000 000 zł na pendolino, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek pojedzie po polskich torach. Ukraina wciąż nie uporała się z problemem dywersantów. O sytuacji w tym kraju i planie pokojowym Poroszenki rozmawiali w Luksemburgu szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej. Ministrowie potwierdzili, że w najbliższy piątek podpisana zostanie druga część umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Będzie ona dotyczyła utworzenia strefy wolnego handlu. Unia poinformowała jednocześnie, że jest gotowa wprowadzić dodatkowe sankcje wobec Rosji. Pomimo ogłoszenia przez prezydenta Ukrainy jednostronnego zawieszenia broni i przedstawienia szczegółów planu pokojowego, przełomu nie ma. Separatyści nie składają broni. Chwyciłem za broń, bo giną spokojni ludzie, kobiety i dzieci. Myślałem długo, zanim podjąłem tę decyzję, ale teraz nie mam odwrotu. Pokojowy plan Poroszenki ma poparcie kanclerz Angeli Merkel. Z kolei wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w rozmowie z prezydentem Ukrainy powtarza, USA i ich partnerzy z G7 przygotowują kolejne sankcje gospodarcze wobec Rosji. Mają one być wprowadzone, jeśli Moskwa nie zatrzyma przepływu broni i bojowników na Ukrainę oraz nie wezwie separatystów do zakończenia działań militarnych. O kryzysie ukraińskim rozmawiali też w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Według szefa brytyjskiego MSZ Unia będzie gotowa zaostrzyć sankcje wobec Rosji, jeśli ta nie pomoże uspokoić sytuacji na wschodzie Ukrainy. Prezydent Władimir Putin nie powinien mieć wątpliwości, że będziemy gotowi podjąć owe środki. Decyzje mogą zapaść na szczycie Unii Europejskiej w ten piątek. Szefowie dyplomacji państw unijnych potwierdzili, że wówczas na marginesie unijnego szczytu podpisana zostanie także druga część umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, dotycząca utworzenia strefy wolnego handlu. Pierwszą polityczną część umowy Unia Europejska-Ukraina podpisano w marcu. Amerykanie zaniepokojeni sytuacją w Iraku. Sekretarz stanu John Kerry gości na Bliskim Wschodzie. Dziś odwiedził Bagdad i zachęcał rząd do podzielenia się władzą z sunnicką opozycją. Sytuacja w Iraku jest coraz trudniejsza. Sunnicy dżihadyści walczący z wojskami rządowymi przejmują władzę w kolejnych miastach. Chcą utworzyć własne państwo na części terytoriów Iraku i Syrii. To niepokoi amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry'ego. Islamskie państwo Iraku i Lewantu jest zagrożeniem dla wszystkich krajów w regionie. Dziś amerykański polityk odwiedził Bagdad, gdzie rozmawiał z irackim premierem Nurim al-Malikim. Sekretarz stanu USA wezwał rządzących szyitów, by przekazali więcej władzy politycznym oponentom. Irakijczycy mają nadzieję, że wizyta amerykańskiego polityka pomoże znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji w kraju. Wizyta Kerry'ego w Bagdadzie przyniesie pozytywne rezultaty dla naszego kraju, bo amerykańscy politycy zdają sobie sprawę z kryzysu w Iraku i zagrożeń związanych z islamskim państwem Iraku i Lewantu. Prezydent USA Barack Obama ostrzegł, że sunnicy islamiści, którzy przemocą zajęli terytoria na północy Iraku, mogą urosnąć w siłę i zdestabilizować inne kraje tego regionu. Sudańska chrześcijanka Maryam Ibrahim odzyska wolność. Sąd apelacyjny uchylił wyrok niższej instancji skazujący ją na śmierć za rzekome porzucenie islamu i nakazał zwolnienie jej z więzienia.
Ojciec Meriam Ibrahim jest muzułmaninem. Według islamskiego prawa szariatu oznacza to, że jego córka jest automatycznie muzułmanką. Ojciec porzucił matkę Meriam, prawosławną imigrantkę z Etiopii, gdy jej córka była dzieckiem. Meriam była więc wychowywana w wierze matki. Aresztowana na skutek donosu 27-letnia chrześcijanka została oskarżona o porzucenie islamu. W lutym Meriam, będąca w 5. miesiącu ciąży wraz z prawie 2-letnim synkiem, trafiła do więzienia. Kiedy sędzia zapytał ją, czy wyrzeka się wiary i powraca do islamu, kobieta odpowiedziała, że jest chrześcijanką i nigdy nie popełniła apostazji. 15 maja sąd w Chartumie skazał Meriam na śmierć przez powieszenie. W więzieniu urodziła córkę, którą karmiła zakuta w kajdany. O jej uwolnienie modlili się chrześcijanie na całym świecie. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne tuż po Apelu Jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozy pogody. Nadchodząca noc w Europie zapowiada się pogodnie i ciepło. Najwyższą temperaturę wskażą termometry na południu kontynentu. Od 14 stopni w Madrycie do 21 w Atenach. Jutro w Europie będzie burzowo. Przelotny deszcz oraz liczne burze mogą wystąpić w pasie od Hiszpanii przez Francję, Austrię, aż po Dalmację. Zagrzmi również na wschodzie Europy. Najcieplej będzie na Lazurowym Wybrzeżu, około 31 stopni, a im dalej na północ, tym chłodniej, 18-20. A jaka pogoda czeka nas w naszym kraju? Otóż noc w Polsce będzie chłodna, na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni. Jutro rano w kraju będzie dość pogodnie, więcej chmur spodziewane jest tylko na Pomorzu Zachodnim. Tutaj już od rana spodziewane są opady deszczu. Na południu okresami zachmurzenie duże, ale bez opadów. W drugiej części dnia przelotne opady deszczu możliwe na Pomorzu, Zachodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 stopni na Pomorzu, Warmii i Mazurach, około 22 w centrum do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro przewidziany jest spadek ciśnienia, a na barometrach w Warszawie będzie około 1011 hektopaskali. A przed nami prognoza pogody na środę. Zapraszam. W środę już od rana na zachodzie kraju pojawi się dużo chmur. Lokalnie mogą wystąpić burze i sporo deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie. Po południu burze z deszczem obejmą także centrum i południe kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.